O, look at him. O, ale ty słodko wyglądasz. Dobra, a zatem siema wszystkim z tej strony Mikmiso, no to jest ponownie Minecraft i... To miejsce chyba nie wygląda jak cokolwiek, co do tej pory widzieliście. Otóż historia jest dosyć ciekawa z tym, jak znalazłem to miejsce, ponieważ po filmie, który nagrałem wczoraj z moją opinią na temat zwiastunu filmu Minecraft, stwierdziłem sobie tak, ej, a może... Może ja bym faktycznie wrócił do tej gry? Może bym sobie po prostu posiedział, zaczął sobie budować coś z klocków, zaczął sobie jakieś, nie wiem, rzeczy tworzyć, rzeczy odkrywać. Bo też przeniosłem się na najnowszą wersję, na 1.21, gdzie dodali jakieś nowe rzeczy podobno, jakieś trial chambers czy coś w tym stylu. I doszedłem do wniosku, że ej, to może nie będzie wcale taki zły pomysł. Może faktycznie powrócę tutaj serio, może... To właśnie tego potrzebowałem ostatnio, że nie będę musiał się starać nad filmami, nie będę musiał pokazywać jakichś moich reakcji na jakiekolwiek fun game FNAF, tylko odpalę Minecrafta i zacznę gadać o tym, jak wszystko wygląda. Tak więc odpaliłem sobie, zacząłem chodzić dookoła tego cudownego świata i nagle widzę to. I sobie myślę, ej, to przecież wygląda epicko, to wygląda... To miejsce wygląda fajnie, no i zacząłem sobie zwiedzać i tak dalej, wiecie, zacząłem sobie biegać, zacząłem biec w tamtą stronę, nagle patrzę i widzę ty, tu jest niedaleko wioska, koło takiej potężnej struktury, o, której już praktycznie nie widać, ona zanika. Jest tutaj wioska, no i sobie myślę, ej, fajne miejsce, plainsy, trochę lasu, jest rzeka, powiem tak, to już są nowe czanki wygenerowane, tutaj gdzieś na tych czankach mogą się respić nowe struktury. Też jeszcze teren tutaj za tą wioską wygląda też potężnie. No i tak doszedłem do wniosku, ej, a może pora zacząć jakiś nowy etap, jakiś nowy rozdział w tej właśnie serii z Minecrafta. A zatem... Siema wszystkim z tej strony, Mikmiso, no to jest ponownie Minecraft, dzisiaj i szczerze. To wyjaśnię za moment, dlaczego to tak wygląda. Szczerze, bardzo się cieszę, że tak bardzo dobrze przyjął się ostatni odcinek z Minecraft. Naprawdę jestem wdzięczny za to, że to tak się fajnie przyjęło, bo dzięki temu mogę wrócić do tej gry i nie będę czuł się źle z tym, że nie nagrywam FNAF. Tutaj zaraz to rozwinę tę myśl, mam nadzieję, i opiszę bardziej, o co mi chodzi. Głównie zależało mi na tym, żeby zacząć nagrywać coś innego niż FNAF ostatnio, bo FNAFa na moim kanale było bardzo dużo. Aż za dużo, jak na moje... Jak na moje standardy? Czy to jest dobre określenie? Nie wiem. Zaraz się przekonamy. Potrzebuję drewna. Wybierzemy się na drewno i zacznę gadać. Tak więc zanim zacznę gadać o tym, jak się wygląda, jak wygląda sytuacja teraz obecnie i co zamierzam zrobić z tą serią dalej i jak ogólnie wszystko wygląda u mnie, bo wiecie, traktujcie tą serię bardziej jako taki mój podcast podczas tego, jak gram, bo zauważyłem, że na YouTubie tego jest bardzo mało ostatnio i wszyscy robią filmy w stylu przetrwałem 100 dni, żeby zrobić coś, albo uwaga, uwaga, kto wygra jakiś turniej, wygra kasę. Ja nie chcę czegoś takiego robić. To wiecie, potraktujcie ten film jako taką odskocznię od mainstreamu YouTube'a teraz. Więc no, skoro już to mamy za sobą, chciałbym wam podziękować za to, jak ciepło przyjęliście moją opinię na temat zwiastunu filmu Minecraft. I cieszę się, że to było coś innego niż FNAF i również się wam spodobało. Więc teraz przejdę do tego, jak wszystko się miewa u mnie. Teraz? Bo ogólnie wiecie, zaczął się wrzesień, lipiec mamy już za sobą, lipiec i sierpień mamy za sobą. Sierpień był tak potężnym miesiącem dla FNAF. I wiecie, ja to wam zaraz wyjaśnię, tak kurde, nie jestem w stanie jeszcze znaleźć dobrych słów, nie... Ja się muszę rozgadać i wiecie, ja może zacznę dodawać rozdziały do tych filmów, bo jak zacznę się już rozgadywać, to wtedy ten film faktycznie będzie miał ręce i nogi i będę gadać o rzeczach, które faktycznie mają sens. A póki co staram się złapać jakiegoś tematu, staram się to opisać tak dobrze, jak tylko jestem w stanie, bo zauważyłem też na poprzednim filmie z moją recenzją na temat zwiastunu filmu Minecraft. Muszę zacząć gadać skrótami, to jest... Wiecie, ja jeszcze się uczę gadać z sensem. U mnie w przeszłości to wyglądało tak, że jak próbowałem mówić na jeden temat, urywałem moje kwestie w połowie i zaczynałem przechodzić na drugą. Teraz jak staram się tego łapać, staram się na tym łapać, staram się tego unikać, jest dwa razy ciężej. Przynajmniej się rozkręcić. Więc no, po kolei. Może spróbuję, może teraz mi wyjdzie. Cieszę się, że ten film bardzo ciepło się przyjął, bo bałem się, że jak skończy się miesiąc FNAF, czyli sierpień z rocznicą FNAFa i jak skończę serię z Into the Pit i zacznę nagrywać coś innego, no wam się to nie spodoba, no. Powiem szczerze, bałem się, że jak zacznę robić coś, co chciałem robić,
To wam to nie do końca podpasuje? Chcę być z wami szczery, nie chcę niczego udawać, że na przykład jest źle, że jest źle, a udaje, że jest cudownie. Miesiąc FNAF-a się skończył, to był bardzo fajny okres. I szczerze mówiąc, seria z Into the Pit, jak po prostu do tego siadłem, jak robiłem wszystkie te rzeczy daily i byłem faktycznie w stanie to uciągnąć, że rzeczywiście siadałem i robiłem to, to ja nigdy chyba nie byłem aż tak produktywny. To też zasługa Into the Pit, no bo wiecie, jak jest nowa gra, to po prostu wystarczy grać i pokazywać swoje... tak jakby szczere reakcje na to, no tak samo robili streamerzy, nie? Nowa gierka, no to wystarczy, że zaczniesz w to grać i... No coś mogę rzec, no content robi się sam z siebie, nie muszę się jakoś specjalnie starać nad... edytowaniem tego filmu, bo większość rzeczy robi się sama. Tutaj jakieś tam zbliżenie na twarz, tutaj jakaś moja reakcja, tutaj zrobię jakąś pauzę i tak dalej, i tak dalej. Content praktycznie robi się sam. Czy ja słyszę zombiaka? Coś tak czułem. I no, bałem się, że jak Into the Pit się już skończy i przejdę wszystko, co było w tej grze, to nie będę wiedział, co zrobić. I faktycznie nie wiedziałem. To tam patrzyłem na filmy, zniknąłem na 10 dni. Po zakończeniu Into the Pit przez 10 dni nie było żadnego filmu na kanale. To wtedy można było faktycznie zauważyć, że się, ej, zgubiłem się, nie wiem, co zrobić. Bo na tym etapie było bardzo dużo FNAF na kanale, a ja, wiecie, ja nie chcę, żeby FNAF był główną grą, z jaką będę kojarzony, bo ja lubię mnóstwo gier. Ja gram w mnóstwo gier, ja jestem enjoyerem. Ja bardzo lubię Dark Soulsy, bardzo lubię różnego rodzaju sandboxy. FNAF tak jakby przypałętał się do mnie, przyplątał się po drodze i bardzo mi się spodobał i przez pewien okres czasu no nie było praktycznie nic innego na kanale poza fangame'ami FNAF. Raz czy tam dwa pojawiła się jakaś kletka czy pani Gor z Ksemim, ale FNAF królował. Naprawdę rozsiadł się, rozgoździł się, wypierdolił wszystkie poprzednie gry i po prostu był numer jeden u mnie. I nie powiem, że to było złe, no bardzo fajnie mi się nagrywało. To był naprawdę fajny okres na tym kanale, ale... co za dużo, to niezdrowo, jak się mówi, nie? Powiem tak, The Forest, Sons of the Forest... a do tej pory, top serie, jakie mam. Bo serie też, tutaj fajnie by było to określić. Serie, które nagrywam, dzielą się na takie, które lubię przez to, że lubię grę, które lubię przez to, że fajnie mi się prowadzi tą serię i które lubię przez to, że fajnie mi się prowadzi ze względu na interakcję z wami. Pod tym ostatnim kątem, przez interakcję z wami, FNAF króluje. To były serie, gdzie faktycznie do mnie wbiliście, to były już serie, które zaczęły się faktycznie po 1000 subów i ludzie zaczęli, po prostu wiecie, coraz więcej zaczęło was tutaj zlatywać na ten kanał, za co bardzo dziękuję. I to się zaczął okres, w którym faktycznie zacząłem rozkwitać i okres ten trwa dalej. I faktycznie, cudownie, ja kurde, nie jestem w stanie znaleźć dobrych słów. Shit. Dajcie mi sekundę, spokojnie, ogarnę to. Nawet nie wiecie, jaką radość sprawia mi czytanie waszych komentarzy. Tego, że faktycznie ktoś ogląda moje filmy i na to reaguje. Też tutaj ktoś zauważył ostatnio, że reaguje praktycznie na każdy komentarz. Faktycznie, robię to. Przyłapałem się na tym. To kiedyś podchodziłem do tego tak jak więksi twórcy, nie? Że serduszka i odpowiedzi powinienem zostawiać tylko tym wybrańcom, którzy faktycznie na to zasłużyli, nie? Ale z czasem doszedłem do wniosku, że ej... Czy to faktycznie ma tak wyglądać? Czy rzeczywiście mam być tym gościem, który... Kurwa maś, spierdalaj! Jezus Maria, co ty tu robisz? Zaraz dokończę myśl, ale jedz... Powiem wam tak. Ja do tej pory myślałem, że creepery, że te kochane stworzenia, one się nie zakradają na ludzi od pleców, ale to już jest drugi raz, jak mi tutaj wybucha. A przynajmniej próbuję wybuchnąć. W ogóle sekunda. Zapomniałem jednego resource packa. Ogólnie dla ludzi, którzy by się jeszcze pytali o shadery. Uwaga, uwaga. Shaders Complimentary Unbound. Bardzo fajne shadery, bardzo mi się podobają. Fajny efekt pod wodą, polecam. A teraz to, co chciałem zrobić, to resource packi i chciałem dodać Vanilla Twix. Vanilla Twix. I teraz nie pamiętam, co było na tej wanilli. Ta! Był lepszy wygląd creeperów. Przestań, spokojnie. Nie wiem, co sądzicie o tym, jak ten creeper wygląda? Bardzo ładny jest. Taki cute.
To jest wygląd creepera z dungeonsów, jak coś. Swoją drogą, dungeonsy, top gierka Minecraft. Top spin-off Minecraft, kocham. Kocham, kocham absolutnie. Więc no, wracając do tematu, o czym to ja gadałem, to chyba gadałem o tym, dlaczego, jak podchodzę do komentarzy. Podchodziłem do komentarzy na zasadzie takiej, jak podchodzili do tego jacyś więksi twórcy, czyli dam reakcję wybrańcowi, odpowiem wybrańcowi i tak dalej, że nie każdy będzie miał tą odpowiedź, bo nie każdy na nią zasługuje, czy to jest dobre określenie, nie mam pojęcia. Ale mniej więcej taki miałem mindset do pewnego momentu, jak zauważyłem, że jest was coraz więcej. No i tak zacząłem sobie zdawać sprawę, ty, jak ja mam zbudować społeczność, jak ja mam faktycznie was zachęcić do bycia aktywnych, jak to, co będziecie robić, nie będzie miało żadnej reakcji. Coś za coś praktycznie, nie? Jeżeli ja chcę, żeby były reakcje pod moimi filmami, żebyście wy się dobrze bawili, żebyście czuli, że faktycznie, ej, za ekranem nie siedzi jakaś maszynka do, nie wiem, robienia wyświetleń i robienia kontentu, tylko faktyczny człowiek, który zareaguje na to, co napiszecie, to może faktycznie będziecie chcieli oglądać to, co kreuję. Ja też rozumiem, jak to może brzmieć na tym etapie, że to... Kurde, często mam tak, że próbuję ubrać jakieś sentencje w słowa, jakieś myśli w słowa i nie do końca mi to wychodzi, ale ogólnie chodzi mi o to, że jeżeli chcę, żeby były reakcje pod filmami, to ja też muszę tę reakcję dawać, bo kiedyś to wyglądało u mnie na zasadzie takiej, że ktoś zostawił komentarz. Tam dopiero co zaczynałem, miałem 50 subów, nawet mniej, jak zaczynałem serię z Minecrafta na tym kanale, która jest so far najstarszą serią, jaką mam, jeszcze obecną do wyświetlenia. To wtedy, jak ludzie zostawiali komentarze, to nie pamiętam, czy zostawiałem serca albo jakiekolwiek reakcje. Bo też wiecie, ci więksi twórcy przyzwyczaili mnie na przykład jako użytkownika YouTube'a, że serca zostawia się tylko wybrańcom. Czyli że to faktycznie jest docenienie czyjejś wypowiedzi. No i tak doszedłem do wniosku, ej, przecież ja cenię każdą odpowiedź. To nie jest tak, że tylko jacyś wybrańcy mają prawo tutaj głosu. Nie, to absolutnie, każdy ma prawo głosu i cieszę się, że dzielicie się swoimi przemyśleniami na pewne tematy. Czy to na przykład są stwierdzenia na zasadzie, o, super, że wrzuciłeś film, no nareszcie, jest coś co oglądać. Albo zaczynacie się dzielić własnymi opiniami, na przykład tak jak pod ostatnim filmem z recenzji Minecrafta, tego zwiastunu. To jest naprawdę zajebiste, jakie interakcje można robić, jakie to jest kuźwa wholesome. Taka mała rzecz, bo to dla mnie jest jedno kliknięcie, żeby dać serce, tak? Taka mała rzecz, a komuś może zrobić dzień. I teraz przechodząc dalej, kolejna kwestia odnośnie tworzenia rzeczy. Mam w planach jedną serię. Jeżeli widzieliście posty na karcie społeczności u mnie, to zatizowałem, chcąc nie chcąc, że będzie Bendy na kanale. Będzie Bendy and the Dark Revival, ponieważ siadłem do tej gry. Nie wiem, czy jest tu wiele osób, które pamiętają serię sprzed 1000 subów, bo to był jeszcze, wiecie, era, gdzie nieliczni. Gdzie było was 2000 mniej dosłownie. Teraz, Jezus Maria, to tak szybko się rozrosło, nieważne. Było was wtedy tak mało na tym kanale, że zakładam 10 osób góra będzie pamiętać o tej serii. A nawet te 10 osób nie mam pojęcia, czy zobaczył ten film. Jeżeli zobaczycie, to ja pierdolę, jak ja was szanuję, nie? Kocham was. A jeżeli nie wiecie, to ogólnie rok temu, kiedy miałem jeszcze tam nieco ponad 300 subów, bo to wiecie, to niby cyferki nie mają znaczenia, ale z drugiej strony fajnie nimi zaznaczyć jakieś kamienie milowe. O, kamienie milowe, bardzo fajne. Fajnie się zaznacza okres, tak jakby. Powiem tak, okres przed 1000 subów u mnie był to okres, gdzie uczyłem się wszystkiego. Uczyłem się montażu, uczyłem się robić content, uczyłem się tego, by być bardziej otwartą osobą, bo... Okej. Okay. Uczyłem się być bardziej otwartą osobą, bo powiem wam tak, na etapie, kiedy zaczynałem prowadzić ten kanał, ja byłem takim cichym dzieciakiem i byłem tak zamkniętą osobą. Teraz, jak oglądam ten film i porównuję na przykład z czymś, co było, co nagrywałem na samym początku, to Jezus Maria, ja nie wiem, co o tym myśleć. Zaliczyłem taki progres i widzę, że wam też to się podoba, bo faktycznie oglądacie moje filmy. Więc no, tyle o moim progresie. I ogólnie zacząłem prowadzić serię z Bendy and the Dark Revival. No i doszedłem do wniosku, że ej, fajna seria, ludzie oglądają, bo też wtedy bardzo dobrze się przyjęła seria z Bendy and the Ink Machine i stwierdziłem, ej, w sumie kupiłem te dwie gry w pakiecie, no to ej, no zagram w tę grę, no bardzo mi się podobało, nostalgia tak jakby te wszystkie czasy, jak pierwszy chapter oglądałem u Elevena, Jezus Maria,
Ja tak tęsknię za tymi czasami, co się teraz stało z tym YouTube'em, nieważne. Tak więc ograłem Bendy and the Ink Machine i stwierdziłem, czas się zabrać za Bendy and the Dark Revival. Nagrałem 4 filmy, nawet trochę dalej i to porzuciłem. 4 filmy obecnie są z tej serii na kanale, a jej nagrałem dalszą część i ogólnie bardzo bym chciał kontynuować tamtą serię od tego momentu i po prostu dokończyć ją z tamtego momentu, na którym skończyłem, ale problem pojawił się taki, że zgubiłem film, który nagrałem dalej. Powiem tak, nagrałem spory chunk gry, 2 dodatkowe rozdziały nagrałem z tej gry i problem pojawił się taki, że nagrałem, przerzuciłem i kurwa zgubiłem. Zgubiłem nagrania, ja nie mam pojęcia jak to zrobiłem, zgubiłem nagrania i teraz jestem zmuszony, jeżeli chcę tą serię ożywić, to zacząć ją od nowa. Więc na pewno będzie Bendy and the Dark Revival, bo ja muszę to skończyć, bo to jest naprawdę niedoceniona gra według mnie i bardzo fajnie mi się w nią grało, bardzo fajnie mi się w nią gra teraz, obecnie jak ją przechodzę. Tylko jak wróciłbym z Bendym, to chciałbym już wrócić mając filmy w zapasie. Nie wiem czy nadążacie, chodzi mi o to, żeby mieć filmy w zapasie, żeby na przykład poprowadzić jakieś daily. Bo wiecie, to, że będę wrzucać film raz na tydzień i później tydzień przerwy, później znowu kolejny, drugi odcinek, tydzień przerwy, trzeci odcinek, nagle będzie październik i wracam na uczelnię i nie mam już czasu nagrywać i znowu by się to tak wszystko urwało. Nie chcę tego. Nie chcę, żeby to tak było, dlatego myślę, że na chwilę obecną tutaj przestanę sobie z Minecraftem. Tutaj właśnie, wiecie, też nowy teren, o którym zaraz opowiem, dosłownie za chwilkę. Zajmę się teraz Minecraftem. Ogarnę serię z Bendiego. Będzie cudownie. Spodoba wam się, obiecuję wam. A jeżeli się nie spodoba, to wymyślicie mi karę w komentarzach, czy coś. Może ja wykonam. Nie no, na pewno ja wykonam. Może ja wykonam. Nie, na pewno. Może. Więc teraz tak, skoro przeszliśmy tak długą drogę z opowieściami i z moim pierdoleniem od rzeczy, czas opisać, co to jest. Otóż doszedłem do wniosku, że skoro odkryłem ten fajny nowy teren i jest tu naprawdę ładnie i są to nowe czanki, na których będę mógł odkrywać nowe struktury, to fajnie by było wybudować nowy dom. No i sobie tutaj tak chodziłem i nagle zobaczyłem to miejsce. I stwierdziłem, ej, mój poprzedni dom wkopałem się w górę. Wkopałem się w grunt i tam zrobiłem swoją taką norkę hobbita, coś w tym stylu, nie? Taki dom w ścianie. I już się miałem tutaj zabrać za kopanie, gdy doszedłem do wniosku, że... Chwila. A gdyby powrócić do korzeni wszystkich budowli w Minecrafcie? Co ty tu kurwa robisz, spierda... No Czesław 2.0! Co ty robisz w moim domu? Dla tych, co jeszcze pamiętają Czesława z pierwszej serii. Czesław to był wieśniak, z którym naprawdę nie mogłem się dogadać. To jest Czesław 2.0, ja to po prostu wiem. No, tak więc postanowiłem wrócić do korzeni budowania w Minecraft. Moich budowli w Minecraft. Gdzie pierwsza struktura, jaką każdy kiedykolwiek wybudował... To zamykaj ze sobą drzwi, debilu. To był taki klocek, nie? No i nie wiem, czy kojarzycie taki film. To teraz trochę będę hipokrytą, bo bardzo sram na ten format filmów. Ale pojawił się taki film na kanale Look the Notable o nazwie Przetrwałem 100 dni w Minecraft Hardcore. I on ogólnie tam postanowił, że swoją rozgrywkę będzie próbować przetrwać te 100 dni w Hardcore'ze i ogólnie zasiedlił się w lesie, ściął ten las i wybudował wieżę. Potężną wieżę właśnie w takim stylu, gdzie zaczynał od prostej chatki i później dodawał kolejne piętra na jakiś magazyn, na jakąś salę tronową i tak dalej, i tak dalej. A ja zauważyłem, że ostatnio brakuje mi powodów, żeby wracać do Minecrafta i cokolwiek budować. Więc wydaje mi się, że teraz zrobimy tak, że co każdy odcinek będę budować kolejne piętro. To będzie must have. Co każdy film będę budować kolejne piętro, zobaczymy czy starczy mi drewna, czy dotrę do szczytu, czy zostanie mi jakakolwiek przestrzeń tam na górze. Jesteśmy praktycznie na poziomie 70, no to taki neutralny, praktycznie zerowy terenu, taki praktycznie poziom morza, o, coś w tym stylu. Wydaje mi się, że to jest fajny sposób, żeby wybudować taki wieżowiec. Ja dawno nie budowałem wieżowców, ani nie miałem żadnego powodu, żeby budować coś kreatywnego w Minecrafcie, żeby rozwijać projekt w trakcie, nie? Z czasem będę to upiększać, z czasem będzie to o wiele ładniejsze i myślę, że od następnego filmu będziemy to rozwijać, czy coś. Chciałbyś odsunąć się od mojego domu? Gdzie on poszedł? Co ty kreujesz, gościu? I tak se gadam, już minęło 25 minut.
Nie chcę, żeby ten film poprzestał tylko na tym, więc wydaje mi się, że za chwilę udamy się do jakiejś jaskini poszukać rzeczy. A, ja naprawdę wracam do korzeni z Minecraftem. O, yes! Jak dobrze tu być z powrotem. Szczerze dziękuję za tą całą aferę z filmem Minecraft, bo gdyby nie to, mnie by tu nie było prawdopodobnie. Swoją drogą, nie wiem czy wiecie, ale pomiędzy tym filmem a ostatnim z serii Minecraft było trochę nagrań, które jeszcze nie ujrzały światła dziennego. Było trochę nagrań, było trochę streamów. Streamów, których nie odzyskam, bo niestety Twitch postanowił je usunąć, zanim je zdążyłem pobrać i to wcale nie jest moja wina. To nie jest moja wina. A jak ktoś stwierdzi, że to moja wina, to... No przyznam mu rację, niechętnie, ale przyznam rację. Potężny chunk lore'u tego świata został wycięty, ale na spokojnie jeszcze smoka kresu nie pokonałem. Na to mam plan, jak to rozegrać. Jeszcze tego nie zrobiłem, ale to zrobię tak szybko, jak tylko będę w stanie. Więc... kolejna kwestia. Co to jest? Wy to widzicie? Jakiś Ominous Battle z Bad Omen 3. Wiecie, gdzie to znalazłem? Znalazłem to tam w tym posterunku Pillagera. Jak ostatnio tam byłem i kończyłem tam film z recenzją i tak dalej, i tak dalej. Już wiecie, o jaki film chodzi. Zabiłem dowódcę, wypuścił mi baner. I to wszystko. Ziomek wyrzucił mi baner i nie dostałem efektu Bad Omenu. No i się zacząłem zastanawiać, ty, co się stało? I nagle patrzę, w moim EQ jest to. Dziwne, dziwna naprawdę rzecz, fajnie. Super, super, że odkrywam Minecrafta na nowo. Ale to coś wygląda jak, dosłownie, jakby było wyciągnięte z modów czy coś w tym stylu. Dobra, co to ja miałem? Tak, miałem się udać do kopalni, do jaskini. No to lecimy to robić. Jakbym odkrył jakieś nowe struktury, chciałbym, bardzo bym chciał, ucieszyłbym się. Tak, 16 chyba wystarczy. No. Dobra. Chyba jestem good to go. W ogóle jestem ciekawy, jakie wy byście chcieli jeszcze formaty prowadzenia serii z Minecraft. Bo to od zawsze była... Ja uważałem tą serię jako taką serię pogadankową, gdzie gadałem sobie o wszystkim i o niczym i jakoś to szło. Kurde, ile was tu się zalęgło? No co to jest? Ale jeżeli byście chcieli, żebym się bardziej postarał z montażem, czyli nie wklejać takiego praktycznie surowego nagrania z moim komentarzem, to powiedzcie i postaram się coś ogarnąć. Bo to może być dla mnie luźna seria, ale ja też bym chciał dawać coś, co by wam się spodobało. To nie jest tak, że ogarnąłem jeden styl montowania i chcę na tym poprzestać. Właśnie dlatego często są też przerwy w filmach, bo montuję film i zauważam, że ej, ja powtórzyłem dosłownie to samo. Niczego nowego podczas montażu się nie nauczyłem, a to nie o to chodzi. Jak mam kształcić, jak mam szlifować swoje umiejętności, jak mam nabywać doświadczenie, jeżeli mój montaż wygląda dosłownie tak samo. Dlatego też póki co nie chcę tutaj być. Dlatego też póki co ja dostałem propozycję od paru osób, że chcą mi montować filmy, ale ja przepraszam, będę absolutnie szczery, chcę to robić sam, chcę nabrać doświadczenie w tej dziedzinie. Bo tak jak ktoś mi będzie montować filmy, ja niczego się bym nie nauczył, robiąc to. Okej, to wygląda ciekawie, wygląda nawet fajnie. W ogóle, wiecie co, ja bym tak chciał żaby. Ale chyba, żeby rozmnożyć żabę, to potrzeba znaleźć te nowe bagna. W ogóle, jeżeli byście chcieli obejrzeć całą serię z Minecrafta od początku, zachęcam, gorąco zachęcam. Jeżeli nie będzie wam przeszkadzać to, jakiej jakości były filmy, bo jeszcze wtedy nie ogarnąłem, że najlepszą jakością, żeby YouTube przetworzył filmy, to jest właśnie 1440p. Jeżeli nie będzie wam przeszkadzać jakość filmów, to polecam, bo to ta seria to jest idealne pokazanie tego, jaki zaliczyłem progres na przestrzeni tego wszystkiego. Z cichego takiego dzieciaka do tego, co jest teraz. Kurde, w sumie teraz jak tak o tym myślę, to nie wiem, czy to jest progres. Może nie będzie tak źle, wiecie, wszystko zależy od was, ja do niczego nie zmuszam. Kurde, ten teren wygląda tak groźnie. Swoją drogą, jeszcze tak wracając do tematu filmu z Minecrafta, większość ludzi, ja kilka rzeczy rewolucyjnych w cudzysłowie powiedziałem. W sensie powiedziałem rzeczy, których nie słyszałem jeszcze u innych. Ale jak już nagrałem i wrzuciłem ten film i zacząłem przeglądać właśnie filmy innych ludzi, co o tym myślą, bo wiecie, jak jest drama, to bardzo lubię z tego korzystać i dowiedzieć się, co ludzie o tym myślą, nie? To okazało się, że większość dosłownie myślała tak samo jak ja. Ej, to jest wygenerowane przez AI, ej, to wygląda ohydnie, chce mi się żygać i tak dalej. To, co
czuję, to chyba jest ulga, że nie jestem jedyną osobą, która tak myśli, wiecie, w grupie razie i tak dalej. Więc no, film Minecrafta jest trochę ohydny, no nic na to nie poradzę, no sorry. Sorry, no taka jest kolej rzeczy, tak to już wygląda. Shit, ja dosłownie nic tutaj nie zrobię przecież, zaraz. No co ja zrobię w tym filmie? Nic. Zebrałem trochę drewna, coś tam podłogę wymieniłem i tak dalej. No niby to jest wprowadzenie do nowego chapteru całej tej serii, ale... Kurde, no czuję, że jednak mało się tutaj coś wydarzyło, a jaskini ani widu, ani słychu, Boże! No chciałem content. Czy on się... No dobra. Dzień dobry panowie, słyszałem, że chcecie się pobić. Aha. No jest to coś... Bad Omen 5! Ej, to ja będę tutaj niezłe rajdy robić. Ale to nie wiem, czy teraz to zrobić, czy... Nie, kurde, nie ma za dużo wieśniaków i nie ma żadnych struktur obronnych. U mnie to było jeszcze proste, ale... Tutaj... Kurde, będę musiał wzmocnić tą wioskę. No shit. Dobra, wiecie co, zaraz jest 15. Ja się boję, że zostawię ten film zaraz w pizdu i znowu nie będziecie mieli filmu. Chciałbym zrobić jakieś krótkie daily. W sensie bardzo chcę dzisiaj wrzucić film. A wydaje mi się, że trochę wyczerpałem wszystkie tematy do rozmowy. Wszystko, co mi ciążyło na duszy, już powiedziałem. Więc no. Fajnie by było wyjść na prostą, mieć czystą kartę i po prostu zacząć robić rzeczy. Tak będąc absolutnie szczery, spierdolaj od mojego łóżka. Bycie natrętnym ci nie pomoże. Who's a good boy? Ale słodki jest ten pies. Ty właśnie, ja absolutnie się nie skupiłem na psie. Odsuń się, zobacz co tu mam. Tak myślałem. Spójrzcie na tego psa, jaki słodziak. A jaki kolorowy. No czuję się, jakbym miał takiego słodziaśnego owczarka. Właśnie, będę musiał się na sawannę udać, bo tam pododawali te wszystkie zbroje dla psa. Będę musiał ci ogarnąć zbroję, przyjacielu. Więc no. To chyba by było na tyle, tak mi się wydaje. Kurde, ale wyglądam pięknie. Czekaj, kurde. Weź, pies. Nie patrz się na mnie, patrz się. O, o się patrz, o mój ogonek merda. Nie, dobra, chill. Mam nadzieję, że wam się spodobało. No i jak będziecie chcieli dalej tą serię, to dalej będę to nagrywać, czy coś. No. I jak seria z Bendiego będzie gotowa, to również będzie. I pamiętajcie, może i być wrzesień, ale dalej jest gorąco. Pijcie dużo wody. No, to tyle. Ja już lecę. Na razie.